Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na 91. odcinek z FTL-a. Dobra, mamy do wyboru ojczyste światy modliszek i terytorium rebeliantów, gdzie policzymy do ojczystych światów modliszek. A dlaczego? A dlatego, że mamy coś takiego, co się nazywa zoltańska obrona, więc znaczy zoltańska tarcza energetyczna. I dzięki temu modliszki nie będą mogły się do nas teleportować. Teraz zrobimy upgrade jeszcze na tarczę zwykłą. I to jest taki dość fajny pomysł na tą rozgrywkę. Dobra, przelećmy standardowo. Więc modliszki, jak nie będą miały mocnych broni, nie przebiją się przez nas. Okej, co my tu mamy? Przed naszym ekranem przelatuje statek modliszek z całą energią przekierowaną do silników i systemów uzbrojenia. Mała kropka na radarze wskakuje cel tej zaciekłej pogoni. Dobra, pomóżmy jednostce cywilnej, bo jednostkom cywilnym trzeba pomagać. To na pewno. Tak, już widzę, że poszli do teleportów, ale nic im to nie da. A my spróbujemy mimo wszystko zacząć od zniszczenia im broni. Dokładnie. Teraz niech sobie przeleci. O, pudło. Nie wiem, czy zdążę przeciąć. No, trochę powiem szczerze, nie tak to miało wyglądać. Trochę za szybko się pośpieszyłem. Ale póki nie będą w stanie nas z niczego przebić tutaj z zoltańskiej tarczy, poza pierwszym strzałem, jest ok. Dobra, nawiążmy łączność z cywilnym transportowcem i zostaliśmy wynagrodzeni paliwem, rakietami i innymi dodatkami. Dobra, zróbmy sobie lepszą tarczę. Teraz już będziemy dużo bardziej bezpieczni. Teraz możemy pochojrakować. Przynajmniej trochę możemy pochojrakować. Dobra. Zobaczmy, może tam będzie SOS u góry. No i okej, okay. Mamy znowu standardowy przypadek modliszek. Zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Bardzo ładnie wyszło. Tarcza została uszkodzona, broń została uszkodzona. Raz nastąpi jeszcze eksplozja słońca. I powinno być po statku. Rozbłysk. O, zdążyliśmy zniszczyć statek wroga przed rozbłyskiem. To dobrze świadczy. Nie wiem, czy zdążymy naprawić ten, czy... Oj, chyba nie zdążymy. Chociaż... Chciałbym, żeby się wypełniło tutaj, bo to dalej płonie. No, niestety nie zdążyliśmy. Spróbujcie to, panowie, naprawić. A my przed kolejnym rozbłyskiem spróbujemy się stąd ewakuować. Na razie specjalnie się jeszcze nie ewakuuję. Dobra. I skok. Dobra. I SOS. Wiedziałem, że będzie jakieś SOS, więc stwierdziłem, dobra, polecę lepiej, sprawdzę. Okej, okay. Docieramy do źródła sygnału SOS, w pobliżu pasa asteroid, znajdujemy statek z pirackimi oznaczeniami, uwięziony między dwiema potężnymi skałami, zapewne wydobywał surowce bez odpowiedniego sprzętu i ostrożnie przetniemy skały, aby uwolnić statek. Okej, okay. Aby uwolnić statek z pułapki, kruszą się i po chwili z całą mocą silników impulsowych udaje mu się wyrwać. Jego kapitan dziękuje nam za pomoc i przekazuje część wydobytych surowców. To byli... piraci, którzy byli akurat ok. Bardzo w porządku wobec nas. No więc... Więc dobrze. Ha, co możemy teraz ulepszyć? Moglibyśmy ulepszyć znowu broń. Ale myślę, że silniki będą też dość ciekawym ulepszeniem, jak na ten etap. A mianowicie z tego względu baterie by się przydało kupić. Mianowicie z tego względu mam na myśli silniki, że dość, że mamy zoltańską tarczę, to jeszcze może za czym trafią nam w zoltańską tarczę, to z wykorzystaniem silników uda zrobić się jakiś unik, dzięki czemu nie będziemy potrzebować zużywać zoltańskiej tarczy. Okej, okay, co my tu mamy? Niewielką stację badawczą, okazuje się, że mają niewielki pożar, dobrze nam znany event, wyślemy głaza w załodze, ponieważ są odporni na ogień.
Udaje się, by rozpylić środek gaśniczy bezpośrednio u źródła pożaru. Stopniowo ogień udaje się opanować. Skontaktujmy się z ocalałymi. I uwaga, uwaga, dość, że dostajemy 50 złomu. Dostajemy również boje zwodzące. I mamy 3 układy już w naszym statku. To jest dobra informacja. Myślę, że możemy jednak zrobić ten upgrade tutaj. Myślę, że jednak odejmiemy z tego silnika i będziemy mieli dwie bronie jonowe. Czy chcemy tu do sklepu? Myślę, że nie. Czy chcemy do MC... O, ale bym się zapędził w kozi róg. Stąd nie da się przelecieć dalej. Dobra, to polecimy może gdzieś tutaj. Tutaj. Dobra, niech będzie tutaj, może gdzieś tam będzie jeszcze jakiś SS albo coś. Mamy 10 paliwa. Okej, za 20 możemy naprawić 10 punktów. Myślę, że za 10 naprawimy 5, to jest dobra oferta. Dobra, teraz gdzieś tutaj, potem jeszcze tam polecimy do środkowej boi, zobaczymy, czy jest jakaś interesująca oferta naokoła. Okej, pomóżmy znowu jednostce cywilnej. No i teraz mamy podwójny laser, więc... znaczy podwójne działko janowe. Więc teraz to trochę zmienia postać rzeczy. I możemy przecinać przecinakiem. Nie zdążyli nawet zareagować, nawet nie zdążyli zaatakować. Dobra, nawiążmy łączność z transportowcem. Niech nam podziękują. Zróbmy kolejne dwa ulepszenia. Ulepszenia mocy. Okej. Mieliśmy do tej boi lecieć, do tej boi lecimy. Chcemy za 12 kupić 6 boi, bo jeszcze bardzo dużo przed nami do zwiedzenia. Okej, proponuję przelecieć w ten sposób, żeby odwiedzić tutaj te wszystkie boje nawigacyjne. Zobaczymy, jak to się skończy. Dobra, zaatakujmy statek. Statek modliszek. No niestety oni nie mogą się przez nas przebić, więc jest dobrze. Okej, no mimo widzę, że wszystko nas zaatakowali. A to my ich przetniemy w takim wypadku. I kończymy z nimi. Nawet nie wiem, czy jest tak naprawdę działko antystrukturalne potrzebne. Bo idzie nadzwyczaj dobrze. Myślę jeszcze o ulepszeniu tej tarczy na trzeci poziom, żeby mieć już ją z głowy, żeby już obronę mieć już tak rozwiniętą, że ewentualnie gdzieś tam jeszcze silnik i żeby już próbować zdobyć tą niewidzialność, kamuflaż. Okej, po zakończeniu skoku FTL twój statek znajduje się wyjątkowo blisko gwiazdy. Otrzymujesz wiadomość z jakiegoś pirackiego statku. Dobrze, że przybyliście. Nasz statek jest uszkodzony i powoli popadamy w desperację. Bez urazy, ale przyda nam się wasz. Wykrywasz wrogów na pokładzie swojego statku. Wróg musi mieć urządzenie zakłócające tarcze energetyczne. Wysłał drużynę abordażową na twój statek. Okej, tylko że... Ojej. Dobra. Myślę, że tu sobie chłopaki z nimi poradzą bez problemu. Myślę, że Głaz sobie poradzi tutaj bez problemu z jednym człowiekiem, jeden na jeden na mostku. Dobra, myślę, że Głaz teraz przejdzie tutaj, a nasz Stick, który umie latać bardzo dobrze, myślę, że może wrócić. Ponieważ niestety wychodzi na to niestety, że jeszcze oberwiemy od ognia. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie. O, akurat w dość nieprzyjemnym miejscu. Okej, myślę, że ogień już zgasł, więc tak na czuja myślę, że możemy zamknąć. Niech wy... Okej, ale... Aha. To jeszcze nie. Jeszcze widzę, że się tlenem nie wypełniło. Dobra, myślę, że już jest. Myślę, że ty, Stick, możesz iść coś
ponaprawiać tutaj, a my sobie skoczymy tym razem do SOS-a i potem już do wyjścia. Nie chciałem oberwać jeszcze raz od ognia. Okej. Gdy przybywamy w to miejsce, skąd dochodzi sygnał SOS, otrzymujemy od jakiegoś statku cywilnego, dziękujemy za przybycie na nasze wezwanie, mamy awarię nawigacji napędu, FTL i nie możemy wyznaczyć kursu do najbliższej stacji, żeby ją naprawić. Możecie nam tam zaprowadzić? Pewnie, że was zaprowadzimy. Oznaczono cel na mapie sektora, ale to chyba na mapie następnego sektora, bo na mapie tego sektora już nie damy rady. Myślę, że Stig może jeszcze iść się naprawić. Charlie, co ty tu robisz? Naprawiasz kamerę. Bardzo ładnie. Okej, no to lećmy w tym momencie do wyjścia. No, ojczyste światy modliszek jak na ten statek bardzo, bardzo ładnie się sprawiały. Okej, niewielki statek badawczy Engi próbuje odeprzeć atak statku modliszek. Chcesz zainterweniować, ale po przeskanowaniu twojego statku wróg ucieka. Engi, dziękuję ci za przybycie w samą porę. Wręczają ci schemat, drona i trochę złomu. Dobra, myślę, że lecimy do następnego sektora. Teraz sektora modliszek na terytorium Engi. Okej. Stawiamy boje zwodzące, które opóźniają pościg lody i zapewniają ci więcej czasu na odkrywanie bieżącego sektora. No i docieramy do przestrzeni Engi. Po upadku Federacji Tarasa Cybernetycznych istot przeżywa trudne czasy, ale raczej może liczyć na pomoc z ich strony. Raczej. Dobra, i tutaj mamy tą misję. Mamy strasznie mało tutaj planet. Dobra, ale myślę, że tak sobie jakoś oblecimy tutaj te planety, znaczy planety, boje nawigacyjne i potem do misji spróbujemy. Mam nadzieję, że teraz nie będzie takiej przykrości, że znowu nie podskoczymy do misji, bo coś. Cieszy mnie jeszcze, że tutaj te statki wroga mają pojedyncze tarcze. To jest dość istotna sprawa dla mnie. Okej. Zaatakowali nas tylko raz. Więc może nawet... O, 3, 1, 25. Nie, 25 to mało trochę. Potrzebujemy teraz mnóstwo złomu. 46, a 25, no to widać, że różnica jest bardzo duża. No i dobra, i zróbmy to, co powinniśmy już zrobić. Teraz mamy potrójną tarczę. Aha, i mamy dwa sklepy. No to niedobrze. Obok siebie do tego jeszcze. Dobra, lećmy do tej misji. Nie spodziewałem się tego, mogłem popatrzeć najpierw. O, widzę, że... kapitan nam pomógł. O, jeszcze sklep tu jest. No super, tylko nie mamy niestety... złota, ale możemy sprzedać drona myśliwskiego. Antystrukturalnego, działa antystrukturalny, zostawiłbym sobie mimo wszystko, podmieniłbym je potem na coś. To jest ładny laser. Ale sobie myślę, że to odpuścimy sobie ten sklep na razie. Znowu trzy sklepy obok siebie. No, prawie obok siebie, ale dlaczego tak się dzieje, nie mam pojęcia. Aha, tu widzę, mamy martwe punkty niestety. No, kurczę. No dobra, spróbujmy to obleczyć jakoś tak naokoło, tak dziwnie. Może sobie dokupimy jednak trochę paliwa. Dobra, poszukajmy sklepu, do którego nas wpuszczą i szukamy jakiegoś sklepu, którego właściciel... zechciałby ci coś sprzedać, to jest bezskutecznie, po jakimś czasie do twojego statku przylatuje niewielki promień, zostawia kontener z zaopatrzeniem oraz wiadomością. Nie wszyscy jesteśmy za rebeliantami, nie daj się. Dobra, i teraz sobie polecimy tutaj. Mam nadzieję, że w sklepie nie będzie czegoś, co będę musiał kupić, bo będzie tak super. Nie ma, więc jest okej. Dlatego też będziemy mogli sobie dokupić trochę paliwa i bardzo mnie to cieszy. Teraz polecimy tu i myślę, że wrócimy z powrotem tam do góry. Okej, mamy modliszki i Engi. Okej, jesteśmy w sektorze Engi, więc myślę, że wydamy żołnierza modliszek. O, o.
W reakcji na to żołnierz młodniczy przyjmuje postawę bojową, to była pułapka. No tak myślałem właśnie, że to była pułapka. Ale myślę, że ty możesz pomóc naszemu głazowi. A ja myślę, że możemy tu zasilić trochę bardziej. I myślę, że działka jonowe nas tutaj dość... Aha. Dość nas wspomogą. Mam nadzieję, że to nie jest drugiego typu. Nie jest na szczęście. Dobra, teraz tak. Ty do leczenia. Ty w sumie też możesz iść do leczenia. I teraz możemy sobie ich tutaj delikatnie przeciąć. Chciałbym ich przeciąć tak. O, właśnie, coś takiego. Żeby uszkodzić im działko jonowe. O, ja zobaczyłem jeszcze, że mają bomby. Bomby mianowicie... Te bomby mam na myśli, teleportujące się. Trochę to takie niefajne, ale udało mi się ich pokonać. No dobra. Więc udało się załatwić tą sprawę bez większych problemów. Mamy 27 rakiet. Może by w jakieś rakiety zainwestować? Nie, myślę, że nie. Myślę, że chociaż... Zobaczymy, jak się coś trafi. Okej, tu mamy SOS. Ale po tym SOS już będę chciał mimo wszystko lecieć do góry. Dobra, poszukajmy statku nadającego SOS. Odkrywamy wrak statku pokrytego czymś w rodzaju lodu lub kryształu. Wysyłamy paru członków załogi, żeby zbadali sytuację. Prawie wszystko poza jedną z broni jest zniszczone albo niemożliwe do zidentyfikowania. Twoją przykuwa też dziwna kapsuła biostatyczna. No i znowu mamy misję. Albo bierzemy kapsułę, albo bierzemy złom. Weźmy kapsułę. Aha, nie możemy teraz, bo mamy woj, bo je nawiga. Dobra, sorry, automatyczna ładownica. Kapsuła biostatyczna. Wstawiam boje zwodzące, żeby jak trafimy do sektora Zoltan, żeby było można go bardziej obszukać, żebyśmy natrafili na tych... naukowców. Okej, okay. W tym układzie panuje względny spokój, trudno powiedzieć, jak długo się utrzyma. Biorąc pod uwagę zagrożenie zarówno ze strony rebeliantów, jak i modliszek, czyli tu jest spokój. Okej. Widzę, że tu będziemy musieli podjąć trudną decyzję, ale to zobaczymy. Najwyżej odwiedzimy dwie boje nawigacyjne, w których już byliśmy. A tu jest SOS. Tak, myślę, że powinniśmy zdążyć do tego SOS przez wyjście przelecieć. Dobra, co my tu mamy? Spróbujmy pobrać dane z magazynów danych statku. Nie wiem, czy chcę. Rozbierzmy go na złom po prostu. Nie potrzebuję danych, bo już mniej więcej wiem, jak wygląda sektor do końca. A nie zostało dużo. 4 paliwa za jednego drona. O, przykro mi. Nie mamy jeszcze dronów, a paliwo nam jest potrzebne dość mocno, bo mamy tylko 12. Rakiety bym wymienił na drona, ale paliwa nie. Okej, okay. I możemy sprzedać 15 pocisków za 45 złomów. Idealna transakcja. Okej, zdążymy wrócić jeszcze do SOS i zdążymy wrócić do wyjścia bez walki. Okej, docieramy do dymiącej stacji badawczej Engi, która wciąż nadaje sygnał SOS. Najwyraźniej została zaatakowana przez piratów albo, co bardziej prawdopodobne, modliszki. Może ktoś przeżył lub znajdzie się coś przydatnego. Dobra, wejdźmy na stację. Ratujemy Engi, schemat drona czy swoją załogę? Myślę, że Engi uratujemy i dostajemy Frederika do drużyny. Twoja załoga bezpiecznie wraca bezpiecznie do śluzy z rannym Engi, po czym odlatujesz od stacji, zanim wybuchnie. Engi jest pod wrażeniem bohaterstwa twojej załogi i chcę do niej dołączyć. Bardzo mnie to cieszy, że chcę do niej dołączyć. Frederik, mimo że nie ma specjalnych umiejętności, zajmie się drzwiami. No i stąd niestety nie dolecimy już do wyjścia, więc musimy z powrotem wrócić na spokojnie do wyjścia. No dobrze. Okej, myślę, że w przyszłym odcinku polecimy sobie na terytorium Engi, ponieważ tu jest większa szansa na nieznany sektor cywilny. Nieznana mgławica na znalezienie sektoru Zoltan, ale to zobaczymy. A z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Zapraszam na następne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!